Cześć, tu Justyna i dziś o Światowym Dniu Recyklingu. Marca obchodzimy Światowy Dzień Recyklingu i jest to dość nowe święto, ponieważ jego pierwsze obchody odbyły się w 2018 roku. Obchody tego święta mają na celu uświadamianie, jak ważny i jak potrzebny jest recykling, jeśli chodzi o przyszłość naszej planety. A czym właściwie jest recykling? Jest on jedną z metod ochrony środowiska. Polega on na ograniczeniu zużywania surowców naturalnych jak woda, węgiel czy minerały, których na Ziemi jest po prostu ograniczona ilość. I niestety w pewnym momencie może tych zasobów po prostu zabraknąć. Recykling polega też na zmniejszeniu ilości odpadów poprzez wykorzystywanie pewnych surowców, które już raz zostały pozyskane, a mogą być odzyskane ponownie. Surowce wtórne są nazywane siódmym zasobem i mają tę zaletę, że można ich używać wielokrotnie. Dlatego tak ważne jest, aby odpowiednio segregować odpady, ponieważ to dzięki odpowiedniemu posegregowaniu jest dużo łatwiej odzyskać właśnie te niektóre surowce i wykorzystać je powtórnie. I myślę, że fajnym pomysłem jest oznaczanie przez producenta danego produktu na opakowaniu, gdzie dane opakowanie po zużyciu powinno trafić. I mam tutaj dla przykładu opakowanie po czekoladzie, na którym widnieje, że kartonik powinniśmy wyrzucić do papieru, a folię aluminiową, w którą była zawinięta czekolada, do żółtego pojemnika z napisem plastik metal. Pamiętam, że na którymś z kartonowych soków, jakie jakiś czas temu kupowałam, też była właśnie informacja, żeby wrzucić go do tego pojemnika na tworzywa sztuczne, czyli również żółtego. I uważam, że to naprawdę jest fajne i pomocne, zwłaszcza jeśli nie każdy się nad tym zastanawia i nie każdy docieka, gdzie powinniśmy wyrzucić daną rzecz. I myślę, że to mogłoby nam wiele ułatwić. A materiały, które możemy poddać recyklingowi, bardzo często oznaczone są takim symbolem trzech zielonych najczęściej strzałek. Recykling jest jednym ze sposobów walki o lepszą przyszłość naszej planety. Oszczędza ponad 700 milionów ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Materiał z recyklingu zaspokajają też 40% światowego zapotrzebowania na dane surowce i pozwalają tym samym ograniczyć wydobywanie nowych surowców i związanym z tym emisją dwutlenku węgla. Obecnie każdego roku na Ziemi wyrzucanych jest ponad 2 miliardy ton odpadów. 2 miliardy ton. Ja nie jestem w stanie sobie nawet tego wyobrazić. Większość z nich ląduje na ogromnych wysypiskach lub co gorsza w naszych lasach, morzach i oceanach. 91% wytworzonego dotychczas plastiku nie jest poddane recyklingowi. Mimo, że na przykład większość butelek PET się do tego nadaje. Ale też trzeba powiedzieć, że niektóre firmy na przykład produkują swoje buty, torby, plecaki czy ciuchy z poddanych recyklingowi butelek PET albo też sieci rybackich. Często firmy te przez swoje działania wspierają właśnie oczyszczanie mórz i oceanów z zalegającego tam plastiku. Ale nie tylko plastik nadaje się do recyklingu. Na przykład puszki aluminiowe można poddać recyklingowi i już w okresie 2 miesięcy można z nich uczynić nowy produkt. Do recyklingu nadaje się niejednokrotnie sprzęt elektroniczny czy na przykład baterie, z których również można pozyskać pewne cenne metale i surowce, jak na przykład srebro, złoto, miedź, cynk itd., itd. Recyklingowi może być też poddawany zarówno papier i szkło. Ale recykling to też ponowne wykorzystywanie rzeczy, na przykład kupowanie używanych ciuchów czy używanych mebli, używanych sprzętów itd. Dzięki recyklingowi czasem możliwa jest zmiana przeznaczenia danej rzeczy. Na przykład stare znoszone ciuchy, które już się nie nadają do chodzenia, można wykorzystać jako na przykład ścierki do kurzu czy do mycia podłogi. To, co jest jednak najważniejsze, to to, że recykling może być jeszcze skuteczniejszy, jeśli począwszy od jednostek, poprzez większe grupy czy zbiorowości firmy, czy wręcz państwa, będziemy wszyscy dbali o odpowiednie segregowanie, składowanie i odzyskiwanie surowców wtórnych. Pamiętajmy, że duże zmiany zaczynają się tak naprawdę od małych kroków i każdy z nas może się do tego przyczynić.
Daj znać koniecznie w komentarzu, czy uważasz, że recykling jest ważny i potrzebny. A na dziś to już wszystko, więc jeśli podobał Ci się filmik, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj kanał. Możesz też zerknąć na inne filmiki. Do następnego. Pa!